Chociaż właściwy pogrzeb Olszewskiego odbędzie się dopiero 16 lutego, w KPRM rozpoczęła się uroczystość ostatniego pożegnania działacza antykomunistycznego i byłego premiera. Wzięli w niej udział najważniejsi politycy w Polsce, w tym Mateusz Morawiecki, grono ministrów oraz były szef MON i bliski przyjaciel zmarłego, Antoni Macierewicz. To właśnie ostatni z wymienionych wykonał dziś wyjątkowy gest, o którym dyskutuje szeroko opinia publiczna. Pogrzeb Olszewskiego odbędzie się 16 lutego, a były premier spocznie na wojskowych powązkach. Jednak uroczystości dotyczące jego pożegnania zaczęły się już 15 lutego o godzinie 9. Wówczas trumna z ciałem Jana Olszewskiego została przewieziona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam został on z honorami pożegnany przez takich polityków jak Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, czy też Jarosław Kaczyński. Pogrzeb Olszewskiego, byłego premiera, pożegnał Antoni Macierewicz. W uroczystości ostatniego pożegnania byłego premiera wziął oczywiście udział także jego bliski przyjaciel, Antoni Macierewicz. Działacze znali się od wielu lat, wspólnie działali w opozycji antykomunistycznej oraz wchodzili do świata polityki po 1989 roku. To właśnie były szef MON czuwał przy Janie Olszewskim w jego ostatnich chwilach. Opinię publiczną poinformowała o tym żona zmarłego, Marta Olszewska. Antek zapewnił mnie, że mój mąż nie cierpiał. Był przy Janku w szpitalu do końca. Nagle serce przestało bić. I nastąpił koniec. Opowiedziała życiowa partnerka byłego premiera w rozmowie z Super Expressem. Sam Antoni Macierewicz na antenie TVP opowiedział także o ostatnich słowach przyjaciela. Działacz był wyraźnie poruszony sytuacją i trudno mu było powstrzymać emocje. Chciałem przypomnieć jego ostatnie słowa, które zanotowała koleżanka przy nim dyżurująca. Nie jestem w obowiązku, żeby się poddawać, ujawnił Macierewicz gościu Wiadomości. Wyjątkowy gest Antoniego Macierewicza, były minister obrony narodowej, dziś także towarzyszył przyjacielowi w jego ostatniej drodze. Macierewicz wykonał wyjątkowy gest, który komentowano szeroko na portalach społecznościowych. Polityk był bowiem jedną z osób, która wniosła trumnę z ciałem Jana Olszewskiego do kancelarii premiera. Działacz szedł na samym przodzie, wyraźnie przytłoczony uroczystością żałobną. Później miał także chwilę, aby podejść do trumny zmarłego przyjaciela.
wykonał przy niej znak krzyża, dotknął oraz pochylił głowę na znak szacunku. Łatwo było zauważyć, że z trudem powstrzymywał targający nim smutek i żal z powodu ogromnej straty.